Dobra, witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki filmik, jak obiecałem, na temat tej próby naprawy tego odbiornika Logitecha. Tak jak niektórzy już wiedzą, tutaj jest ten uszkodzony krystal oscylator. Przyszła do mnie paczuszka wczoraj z Botlandu. Powiem wam, że bardzo szybka wysyłka. W poniedziałek ją chyba złożyłem zamówienie na Allegro o godzinie 13. Myślałem, że nie dojdzie na drugi dzień. Jednak Botland bardzo szybko ją wysłał, w ten sam dzień ją odebrał kurier. Już we wtorek tą paczuszkę miałem, ale z racji tego, że miałem drugą zmianę, nie kręciłem filmiku. Dzisiaj jest środa, także mam czas, mam wolne. Widzicie, jakie jest piękne opakowanie. Super jest to opakowanie, tak mi się podoba. Wyobraźcie sobie, że to jest tak malutki elemencik. No po prostu 2 na 3 chyba milimetry. Gdzie do tego pudełka by ich weszło chyba, nie wiem, spokojnie z 1000 sztuk i wysłali w takim pudełku, ale to pudełko jest naprawdę mega fajne, bardzo mi się podoba i sobie je zatrzymam do przechowywania jakiejś tam rzeczy. No i powiem wam tak, przełączmy się jeszcze na chwilę na Firefoxa, żeby wam pokazać aukcję, jaka była na Firefoxie, na Allegro. I zobaczcie. Coś takiego, rezonator kwarcowy 16 MHz, SMD 3,2 razy 2,5 mm. Mam nadzieję, że to są odpowiednie wymiary. Nie kupiłem jakiegoś mniejszego. Oczywiście z wysyłką 11 zł. Także mam tylko jedno podejście, żeby to spróbować wlutować. I wlutować to dobrze. Dobra, tyle na temat aukcji z Allegro. Podam linka w opisie. Nie wiem, jak długo się będzie to trzymało, ale jak coś to będzie. Przełączmy się teraz na to opakowanie piękne. Otwórzmy je, żeby zobaczyć, co jest w środku. Jak to jest w ogóle opakowane. Staram się otworzyć tak, żeby nie uszkodzić tutaj niczego. Zastanawiam się, jak je otworzyć tak, żeby tutaj na pewno muszę przeciąć sobie tą tasiemkę z Botlandu. Dobra, czyli tutaj mam już przecięte. W zasadzie już mogę ją otworzyć teoretycznie. Tylko te pudełka są takie, że trzeba bardzo uważać przy wyciąganiu. W zasadzie to ja chyba źle robię. Bardzo źle to robię. Dobra. Utniemy sobie jeszcze tu. W ten sposób. O, widzicie? Źle podchodziłem. Podchodziłem po prostu od drugiej strony do tego. Także otwieramy sobie pudełeczko. Zobaczmy. Taki papier, taki malutki elemencik, no. Aha, nie, papier jest to, żeby tylko nie latało. Zobaczcie, tu jest ten rezonator kwarcowy. Myślę, że wymiary będą idealne. Zgadza się, perfekcyjne, idealne. Nie wiem, czy to na razie wam pokażę pod kamerką od telefonu, a potem się przerzucimy na mikroskop, jak już będę robił wszystko pod mikroskopem. No, idealne wymiary. I tutaj mamy opis tego na tym woreczku strunowym. Rezonator kwarcowy 16 MHz SMD. Super. Dobra, to sobie odłożymy na bok. Co tu jeszcze pisze w ogóle z ciekawości? Aha, faktura zostanie wysłana na twój mail w ciągu 1-2 dni. Tak, dostałem już coś tam na maila. Informację, że mi wysłali fakturkę. Pudełko. Mega, mega, mega ładne, fajne. Podoba mi się. Chyba ściągnę sobie to hotem, tą naklejkę, tak żeby było całkiem z dwóch stron takie samo. Będzie mega pudełko do czegoś tam schowania. Dobra, skoro mamy ten już rezonator kwarcowy, to trzeba by było wylutować z tej płytki cały ten element. I w tym celu ja teraz zrobię pauzę, przygotuję sobie mikroskop.
Mikroskop, jeszcze lutownicę i Hotaira i jeszcze myślę, żeby to wrzucić to po prostu na płytkę, która to podgrzeje od spodu i będzie mi to łatwiej wtedy wylutować. No i zobaczymy, jak to będzie przebiegało pod mikroskopem. Także ja robię pauzę i widzimy się zaraz pod mikroskopem. Dobra, słuchajcie, ja już sobie to położyłem na tej płytce, co sobie zrobiłem ten podgrzewacz, taki D, ustawiłem 150 stopni. Dodatkowo zabezpieczyłem troszeczkę ten układ, tą płytkę taśmą kaptanową od spodu, żeby tam nie przypiekło tych elementów za bardzo, co są od spodu. I teraz takie coś, pobawię się tą... tym topnikiem, który ostatnio widzieliście, co go przekładałem do strzykawki. Zobaczymy, jak to będzie miało miejsce, taka aplikacja jego na tutaj ten element. Ja sobie dodam troszeczkę topnika. Całkiem spoko. Zobaczcie, już to w ogóle reaguje. Zrobimy sobie powiększenie troszeczkę. Jeszcze nawet hotem nic tu nie robiłem. I zastanawiam się w ogóle, czy nie... Dobre. Patrzcie, jak to wygląda. Ale piękny widok, nie? Nie no, czad. Dobra, okej. Topnik nałożony. Ja sobie... zabezpieczę go tą końcówką, co się zabezpiecza i strzykawki. Nie no, fajnie to jest, nawet funkcjonuje. Dobra, lecimy z próbą usunięcia tego starego. Ja mam temperaturę na stacji troszeczkę za wysoką. Ustawię sobie 300 stopni. Myślę, że 300 stopni tutaj spokojnie da rady to, żeby to ściągnąć. Dobra, biorę kolbę w rękę. Ogólnie to bym sobie stac tego Hotaira troszeczkę dał bliżej na kolana. W ogóle powiem wam szczerze, że w tym hocie troszeczkę kabel jest taki sztywny. I teraz zrobimy tak. Tu mi kabel przeszkadza. Staram się wam to pokazać. I zobaczę, czy mi uda się wylutować to. Już widzę, że jest syna roztopiona. Także patrzę się na OBS-ie. Łapiemy tego drania. Okej. Coś nie chce zejść, troszeczkę trudno, bo to... O! Dobra. To zeszło, ale pięknie to widać, powiem wam szczerze. Mam nadzieję, że ten układ od spodu, on mi się nie poruszy. Dobra, muszę troszeczkę dyszę zbliżyć. Nie chcę tego kondensatora złapać. Dobra, pięknie. Usunąłem całkowicie ten element. Teraz będzie zabawa po prostu z normalną lutownicą kolbową T12, żeby to wyczyścić te pole. I co, na razie bym usunął. Czekajcie, ja go ściągnę i zaraz się przyjrzymy, jak trochę odsunę tą płytkę, jak wygląda po ściągnięciu to wszystko. Muszę sobie ostrość wyregulować, bo tutaj mi leżało na płytce. Patrzcie. No pięknie zeszło, naprawdę. Podgrzewanie od spodu robi robotę kolosalną. I chyba każdy powinien to wiedzieć, kto grzebie dłużej w elektronice. Widzicie, jak mi tu zeszło to pięknie? Tylko zapomniałem zrobić jednego. Sprawdzić, gdzie jest GND. Ha. No, troszeczkę tu dałem ciała. Dobra, zobaczmy sobie od spodu,
czy mi się tam nic nie uszkodziło. Nie. Wszystkie elementy są na miejscu. Bo czasami jest tak po prostu, że jak coś lutujemy i mamy płytkę, po drugiej stronie płytki elementy, to te elementy mogą nam po prostu odpaść. Rzadko się to zdarza, jak się to dobrze robi. Ale może być taki motyw. Także tu widzimy, że wszystkie elementy są. Bez problemu układ. Jak sobie go weźmiemy, załóżmy pod kątem troszeczkę, żeby go sprawdzić. To też mu się nic nie stało, jak widać. Też elegancko. No i dobra. Teraz takie coś. Skoro już mam wylutowane, ogólnie zauważyłem ciekawy motyw, taki powiem, taką ciekawostkę wam powiem. Tą matę, co mam pod spodu, niebieską silikonową, ona jest wytrzymała na mocne temperatury. Ale wiecie, co się stało, jak położyłem tutaj tą płytkę gołą, tą taką do podgrzewania, ustawioną na 200 stopni? Ta mata się zrobiła taki bąbel. Ale teraz widzę, że ten bąbel całkowicie zszedł, także ta mata się sama jakby regeneruje. Super sprawa. Dobra. Teraz gdzie ja położyłem? Aha, dobra, tu jest. Wyciągnę ten kupiony rezonator kwarcowy w Botlandzie. Teraz patrzcie się na to. Wezmę w pincetę w tym opakowaniu jeszcze, żeby było pokazane. Zobaczymy w ogóle, jaki to ma napis. Tam coś na nim pisze. A pod mikroskopem SJK-16, no pięknie opisany, super. No patrzcie, pasować będzie idealnie, jak go wyciągnę w ogóle z tego opakowania i położę tutaj zaraz na te pola, żeby wam pokazać, że jest idealnie. Dajcie mi chwilkę, bo nie chcę, żeby on mi gdzieś wypadł. Ja zrobię pauzę, jak go wyciągnę, to go położę. Dobra, słuchajcie, on mi już wypadł. Widzicie, nówka sztuka. Nawet powiem wam, że chyba nie będę już usuwał tej pasty tutaj. Myślę, żeby go wlutować na tą starą, wiecie? Nie chce mi się już za bardzo jakby tak bawić. Patrzcie. To będzie coś pięknego. On się tu sam pięknie ułoży, jak się ta cna roztopi. Chociaż widzicie, jak mam namagnetyzowaną tą pincetę i to mnie najbardziej wkurza. Najbardziej ze wszystkich rzeczy może wkurzać to, jak chcecie ułożyć element, wypozycjonować go, a wam się przykleja do pincety. Dobra, trzeba będzie tak ułożyć, ale mam na to sposób. Mogę użyć też do tego wykałaczki drewnianej, a wykałaczka drewniana nie będzie przyciągała tego elementu. I zobaczcie, teraz użyję wykałaczki, żeby to sobie poustawiać, i wykałaczką nic mi się nie klei. Oczywiście robię to na podglądzie OBS-a, także ja mam opóźnienia tak gigantyczne, że to dla mnie jest bardzo niekomfortowe. Jakbym sobie to podłączył pod bezpośrednio pod monitor, to wtedy by było o wiele lepiej. Jak widzicie, wypozycjonowane jest, myślę, ok. I teraz wystarczy to podgrzać, nałożyć topniku jeszcze, podgrzać, żeby się ułożył. Tylko przed tym całym precedensem, procedurą, przed tą całą procedurą, wiecie co, muszę sprawdzić, gdzie były te GND. I tu jest problem. Dobra, biorę miernik, ja zrobię na chwilę pauzę, sobie to posprawdzam i wam też jakby coś na ten temat powiem. Dobra, powiem wam, o co chodzi. Żeby wlutować ten element poprawnie, pierwsze, co muszę zrobić, to ustawić sobie miernik w trybie ciągłości obwodu,
tutaj, widzicie, tu mi nie piszczy, ale już po tych, po przekątnej, już mi piszczą. Te dwa. I teraz biorąc, próbuję go złapać i przenieść go tutaj. I teraz biorąc sobie tego Crystal Oscylatora, sprawdzam dwa pola. Na tych mi nie piszczy. Kurczę, troszeczkę uciekło z tego. A na tych już po przekątnej będzie piszczało. Tak jest, piszczy. I teraz ten i ten są zwarte ze sobą. Także ja muszę te dwa po przekątnej połączyć z tymi. Czyli teoretycznie teraz musiałbym go obrócić na drugą stronę, tak? Jak go obrócę na drugą stronę, ja go wezmę na chwilę poza kart, żeby zobaczyć po prostu. Albo dobra, spróbuję go ustawić w ten sposób, żeby on mi się położył i będę wiedział. Czyli odwrotnie, jak go położę, to jest teraz dobrze. Teraz będzie dobrze wlutowany w ten sposób. I tak go muszę wlutować. Zresztą nawet na zdjęciach w internecie on jest na odwrót, właśnie są te napisy. Także to by sugerowało to, że... No i widzicie, tutaj jednak wykałaczka się lepiej sprawdzi, o wiele. Tak. Jezu. Wiecie co? Chciałbym mieć coś takiego malutkiego do mocowania takich płytek. Znaczy mam przecież tą płytkę taką do mocowania różnych rzeczy. Dobra, słuchajcie, wiemy jak go muszę lutować. Zastanawiam się, czy go czyścić te pola lutownicze, czy po prostu lutować na tą starą cynę. Dobra, ja robię na chwilę pauzę, pomyślę i dalej będziecie widzieli, jak to będę robił. Dobra, słuchajcie, robię to na tą cynę, co była. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak nie, to najwyżej poprawię. Najpierw dodam sobie topniku troszeczkę. W sumie mógłbym troszeczkę ogrzać tą płytę. Ale zobaczymy. Wow. Podoba mi się ta strzykawka, powiem wam szczerze, naprawdę. O wiele lepiej teraz mi jest nakładać na takie małe jakieś duperele ten topnik niż wcześniej. Dobra, i teraz trzeba nałożyć sobie tego elemencika. Ważne, żeby było to wypoziomowane w miarę. I sobie lutujemy go gorącym powietrzem. Dobra, w ten sposób jest ok. Staram się go ustawić jak najbardziej prosto. Jeszcze minimalnie sobie pod kręcę płytkę, żeby była prosto. I lecimy z tym tematem. Uwaga, grzanie. Zmniejszę sobie troszeczkę nadmuch, żeby mi tego tak, widzicie, już. Już się poruszyła, dlatego... Gdzie ja to dałem? Aj, nie widzę tego. Dobra, zrobimy inaczej. Pincetą jeszcze... Zawsze trzeba zrobić korektę taką. Pięknie to widać, proszę państwa. Bąbelki lecą. Ale muszę teraz tutaj kontrolować ułożenie tego, żeby mi się to nie lutowało krzywo. Ale masakra.
Mówiłem, próbuję to jakoś pincetą. Dobra. Widzicie? Cyna się roztapia. I teraz mi pozostaje dobra, nie będę go długo grzał. Myślę, że złapało bez problemu dotyk pól pod spodem. Zaraz sobie obejrzymy to po prostu pod kątem, pod mikroskopem. Tak, powinno być bez problemu. Ulutowane. Dobra, wyciągnę teraz ten. Pod tego i zobaczymy sobie pod kątem, jak to wygląda, żeby zrobić taką lepszą inspekcję. Może nie jest super prosto. Najprawdziwszym testem będzie po prostu tutaj mi się wydaje, że jest troszeczkę źle. Dobra. Chyba go dociśniemy mocniej. Z tej strony. Bo coś mi się nie podoba tutaj to połączenie. Mam nadzieję, że teraz mi wyjdzie to. Powiem wam tak, no najgorsze jest opóźnienie pod OBS-em, wiecie. Zastanawiam się, jak to rozwiązać, czy po prostu drugi monitor sobie podłączyć, taki, na którym będę miał wszystko w realnym czasie. Wtedy będzie mi łatwiej operować. Jeszcze raz troszeczkę podgrzeję, będzie widać pewnie, jak cyna się będzie roztapiać. O, już. Z jednej strony się roztopiła. Dobra. Teraz chyba już tam złapało, bo podociskałem trochę. Zobaczymy sobie teraz. W sumie tu mógłbym nawet lutownicą wjechać od tej strony, ale dobra, sprawdzę go zaraz pod tym, pod USB-kiem, czy on działa, tylko najpierw to ja sobie wezmę, przeczyszczę izopropanolem to wszystko, bo się troszeczkę zafajdały tutaj te pola od topnika. Jestem ciekaw, czy ta wymiana pomoże przy działaniu tego odbiornika, czy nie. Ja robię na chwilę pauzę, idę sobie to izopropanol ogarnę i wyczyszczę tą płytkę. Dobra, słuchajcie, ja sobie wziąłem trochę izopropanolu na szczoteczkę i teraz wyczyszczę to wszystko. Tak, żeby było czyściutkie. Wrócimy na drugą stronę. Zaraz zrobimy jeszcze finalną inspekcję, czy żadnego elementu nie brakuje. Najbardziej to jest to. Najbardziej mnie interesuje po prostu, czy tutaj tak, dwa kondensatory powinny być. Są, ok. Nic więcej. No i z tyłu płytki
Tutaj jest, tutaj są. Wszystko jest na miejscu. Ok, wygląda w porządku. Poczekam, aż odparuję ten izopropanol. Jeszcze raz sobie obejrzymy sam ten. Najpierw od góry trochę. Nie, no myślę, że złapało bez problemu. Troszeczkę jest krzywo. Mam nadzieję, że się nic tam nie uszkodził. Rezonator. Bo tutaj jakiś... pomarańczowy ten wypłynął. Kurczę. Boję się, żeby się nie uszkodził od gorącego powietrza ten rezonator, wiecie? No ale cóż, no... nie dowiem się, jak nie złożę tego teraz w kupę. Nie podłączę do USB-ka. Także ja robię na chwilę pauzę. Słuchajcie, powiem wam tak. Wziąłem to podłączyłem tak jak wtedy... to zlutowałem tylko samym Hot Airem. Widzieliście, jak to było tam pod kątem i miałem pewne wątpliwości. Podłączyłem pod USB-ka. Niestety znowu wyskoczył komunikat, że nie wykryto urządzenia. Kod 43 czy jakoś tak. Wziąłem pod stereoskopowym mikroskopem i lutownicą T12. Poprawiłem te tutaj dwa miejsca. Teraz jest na 100% tutaj przylutowane dobrze. Z drugiej strony też poprawiłem. I teraz robię testa. Znowu to podłączę pod USB-ka. Robię pauzę i powiem wam po tej pauzie, czy to działa, czy nie. Jak nie będzie działało, to znaczy, że jest uszkodzony ten tutaj koleżka. Także robię pauzę i mam nadzieję, że teraz jak podłączę pod USB-ka będzie działało. Słuchajcie, niewiarygodne, ale działa! Naprawiłem, no jestem... wiecie co, ja nieraz sam siebie zaskakuję, że po prostu... no, że coś mi się udaje naprawić. Mam taką teraz satysfakcję z tego. To jest ta myszka Logitecha. I najlepsze jest to, że kurczę, no to działa. Wymiana tego krystal oscylatora 16 MHz podziałała, myszka naprawiona i teraz jestem tylko ciekawy, czy da rady obsługiwać przez ten odbiornik więcej niż dwie myszki. W sumie mam jeszcze drugą, tutaj tą. Nie wiem, postaram się pokazać, ja się przerzucę na razie na Firefoxa, jak ta myszka chodzi i powiem wam tak od razu, tutaj... no coś pięknego. Działa, bez problemu. Dopiero po zlutowaniu tych dwóch, co tak właśnie odstawały tam, co widzieliście wcześniej, dwóch pinów od tego krystal oscylatora, odbiornik zadziałał. Czyli to była wina krystal oscylatora jednak. Super, myszka działa, no przywrócona do życia. Zaraz wam pokażę w ogóle, jak mam to włożone do portu USB. Na razie nawet nie skręcono i gdzieś posiałem w ogóle obudowę z tym FCC ID, kurde, nie wiem gdzie ją położyłem, bo teraz muszę to złożyć do kupy wszystko. Dobra, przełączę się na Firefoxa. Jestem na Firefoxie i teraz obsługuję tą myszką. Tak, zrobię zaznaczanie. Ok, działa, prawy działa, a środkowe myszki? Środkowe myszki powinien na stronie, dobra. Myszki działa, ale wiecie co? Tutaj w tej myszce Logitecha, tam ta rolka, ona tak leciutko chodzi, po prostu jakby była uszkodzona, tak się wydaje. Jak myszka nie działa, nie jest podłączona do niczego, jakby ktoś ją wziął i tak z tym scrollem się pobawił, to by pomyślał, że jest uszkodzony. Żadnego prawie oporu nie ma. No. Działa, działa, naprawiłem, super, opłacało się zainwestować te 3 złote. Szkoda, że to nie kosztowało złotówki, tak żebym wziął i kurczę, nie wiem, z 3 sztuki przynajmniej, żeby mieć na zapach te rezonatory kwarcowe, może do czegoś by się tam w przyszłości przydały. Także z sukcesem zakończona naprawa myszki Logitecha. Myślę, że ten filmik się przyda niektórym osobom. Aha, jeszcze wam coś pokażę.
tutaj mam gdzieś fajną stronkę z właśnie jak wygląda połączenie tego krystalu oscylatora i popatrzcie się na to. Aha, ja tutaj zjechałem. Widzicie? Taki obrazek. Może to komuś się przyda. Pokazałem, jak sprawdzić takiego krystalu oscylatora, jak go, żeby go poprawnie wlutować, czyli najpierw na płytce sobie sprawdzimy ciągłość. Dwa piny muszą być GND jakby. No i potem sprawdzamy, gdzie mamy też na tym oscylatorze GND. I tak samo je wlutowujemy do płytki i jest cacuś, cacuś! Jestem zadowolony, naprawdę. Jestem mega happy, że zadziałał ten w ogóle 16 MHz. Bo ciekawe, co by się stało, jakbym włożył na przykład 27 MHz, nie? Tutaj możecie się wykazać w komentarzach. Co by się stało, jakbym włożył 27? Ruszyłaby ta myszka, czy nie? Znaczy ten odbiornik, czy by ruszył, czy nie? Jeszcze się postaram przełączyć w OBS-ie na pulpit i pokazać wam... No dobra, się przełączę na pulpit, żeby wam wszystko pokazać, co się dzieje u mnie na tym. I wejdziemy sobie do menadżera urządzeń. I zobaczcie, gdzieś to było. Tu mam raz, dwa, w ogóle trzy te mam podłączone. Aha, bo jedną tą mam, jeden odbiornik jest od tej myszki, Omegi. A drugi odbiornik to nie wiem, czy... Nie wiem właśnie, jak to tutaj wykrywa dokładnie. A jeszcze mógłbym sprawdzić, wiecie w czym? W ustawieniach, jak to wykryło w ogóle. Te urządzenia i tak dalej. Urządzenia. Zobaczymy. Bo wiem, że jedną myszkę mi wykrywa... Jest 2,4 giga mouse. No dobra, ale... Aha, jak tej nie mam podłączonej, to... A nie, Omega też mi działa? Ty popatrzcie się, Omega? I Logitech. O co chodzi? Tu mam baterię? Nie, tu mam baterię, dobra. Kumam, okej. To dwie myszki mi teraz działają. Zaraz wam coś pokażę. Ja się przełączę w OBS-ie na kamerkę z telefonu. Dwie myszki mi działają, no. Będzie to widać? Może zrobię inaczej. Do Firefoxa dodam urządzenie do przechwytywania. Kopiuj. Teraz do Firefoxa wam dodam podgląd. Klej odniesienie. Mniejsze. I patrzcie się na to, co będzie się działo, jak się będę bawił tymi myszkami, nie? Dobra, powinno to być widać. Teraz na Firefoxa się przełączę. Tutaj jest Logitecha, myszka. Powinno widać kursor. I teraz biorę Omegi. I też mi łapie, nie? I Logitecha, czyli działa odbiornik, bo mam podłączony do portu USB 2.0. A tą Logitecha podłączyłem do tego huba USB 3.0. I teraz wam pokażę, jak to mam w ogóle podłączone. Przełączę się teraz na duży ekran. Patrzcie się na to, nie przejmujcie się burdelem na moim łóżku, znaczy na moim stole. Gdzie to jest? Widzicie? Tu jest ten podłączony odbiornik. On jeszcze nie jest złożony, bo brakuje mi tej obudowy metalowej. W tym porcie tutaj siedzi sobie ten z Logitecha. Działa, działa, super! Na tym zakończę tą część, znaczy tą część, no tak, drugą część można powiedzieć. Zakończę ją myszką Logitecha, którą naprawiłem, także robię. Zatrzymaj nagrywanie w OBS-ie i życzę wam miłych i wesołych świąt. Pozdrawiam, trzymajcie się.